tutaj odnajdujemy sygnaturę E27. Notatnik datuje fotografię na tydzień między 12 a 17 listopada 1934 roku i zawiera poza tym wskazówkę dotyczącą wielkości kliszy z negatywem. Zachował się ponadto postawy również w roku 1934 pisemny raport z inwentaryzacji. Odnajdujemy w nim opis epitafium oraz szkice. Po roku 1945 Filip Rost przerobił pisany ręcznie raport i porządził rozprawę napisaną na maszynie. Maszynopis służył jako podstawa dla jego domu Święta Katarzyna w Gdańsku. Tam odnajdujemy nasze zdjęcie, pokazane na początku rysunki powłókiem zaznaczają fragment ilustracji w książce. Uzupełnienie naszych materiałów znajdujące się w Archiwum Państwowym w Gdańsku, raporty kwartalne Wielkiego Trosta, sporządzone dla Urzędu Konserwacji i Zabytków. Stanowią one kolejne źródło umożliwiające badanie powstania i wykorzystania ilustracji. Wszystkie przedstawione dotąd zbiory znajdą Państwo w naszych waszych danych online. W uzupełnieniu do dokumentacji ikonograficznych w kontekście konserwacji nauki i o sztuce, fotografie lotnicze ze zbiorów Hansa Luftbild oferują szczególny przegląd kształtu i rozwoju miasta w okresie międzywojennym. Ze zbiorów zakupionych przez Instytut Herdera w latach 1967-1968 i obejmujących 4475 zdjęć, 228 dotyczy Wolnego Miasta Gdańska. Te ukośne zdjęcia lotnicze zostały w większości wykonane w roku 1929 przez Instytut Aerokartograficzny, w skrócie AKI, z siedzibą we Wrocławiu i trafiły później do zbiorów firmy Hansa Luftbild. Pokazują one przede wszystkim Stare Miasto, Nowe Miasto i port, a także przedmieścia jak Długie Ogrody, Brzeszcz czy Suchaninu. Uzdrowiska jak Brzeżno czy Dzielitkowo, ale też światowe kurort Sopot, czy wreszcie przełom Wisły, zbiorniki retencyjne i instalacje hydrologiczne. To w jaki sposób wykorzystywano te ilustracje widać na przykładzie fotografii lotniczej Sopotu, tutaj jako negatyw, z którego wyprodukowano pocztówkę. Pocztówka bez Cepelinem, ta ostatnia z 12 września 1934. Zbiory ukośnych zdjęć lotniczych są bardzo intensywnie użytkowane, zarówno przez naukowców, jak i przez laików. My jednak tworzymy własne projekty w celu pogłębionego opisania i udostępnienia oraz opracowania zdjęć. I tak na przykład publikujemy we współpracy z polskimi fachowcami i wydawnictwem Janowa do Wrocławia albumy na temat Wrocławia i Gdańska w wielu wersjach językowych. W każdej z tych publikacji znajduje się wybór ponad 100 dokładnie opisanych fotografii. Uwzględniona jest zwłaszcza ich wartość źródłowa na historii miasta i budownictwa. Albumy przeznaczone na szerszej zainteresowanej publiczności zostały w obu przypadkach uzupełnione o wystawy z fotografiami na dużych planszach ustawionych w miejscach publicznych, tu na przykład podczas Światowego Kongresu Gdańszczan w roku 2010 w współpracy z administracją miasta Gdańska na Długim Targu. Później została ona jako wystawa objazdowa zaprezentowana w Niemczech.
dotyczące Gdańska z biura grafik w naszym archiwum ikonograficznym nie są zbyt obszerne. Chodzi tu zaledwie o kilka tuzinów. Obejmują one dobrze znane grafiki, jak Rycina Meriana z połowy XVII wieku, czy sztychy Bertolda Hellingrata z pierwszej połowy XX wieku, by zakreślić pewną ramę czasową. Obok nich znajduje się tam kilka bardzo pięknych, małych, kolorowanych kart z graficznymi widokami, pochodzących z XIX-wiecznych publikacji. Prawdziwy rarytas stanowi kilka wykonanych przez Wilego Drosta rabowanych rysunków wnętrz byłego klasztoru franciszkanów, późniejszego Muzeum Miejskiego, a dzisiejszego Muzeum Narodowego. Należy wspomnieć, że dysponujemy też wydana w roku 1832 teczką z 10 litografiami Friedricha Eduarda Meyerheima Gdańsk wewnątrz i na zewnątrz. Danzig in seinem Inneren und Äußeren. Jak również kompletną serię 504 widoków Gdańska Johanna Karla Schulza z lat 1855-68. Widoki topograficzne wykonane w technice grafiki uzupełnione są przez wczesne fotografie z końca XIX wieku, względnie z okresu około roku 1900. Za prominentne uchodzą tak zwane migawki, momentaufnahmy, ze studia fotograficznego Gottheil und Sohn z okresu około roku 1890, który posiadamy niewielką serię. Również wykonane przez Rudolfa Teodora Roberta Kuhna zdjęcia budowli zakranich oraz kamienic mieszczańskich, często umieszczone w bardzo ozdobnym pasepatu. Ponadto do tych wczesnych szureł fotograficznych zalicza się też niewielki album zawierając 15 światłodruków w formacie pocztówkowym z wydawnictwa Zonier w Gdańsku. Te rzadkie okazy pochodzą ze zachowanych u nas zbiorów różnych osób, jak na przykład przedstawieni już Otto Rodenagen, Willi Drost czy Erich Kaiser. Oprócz znanych monumentów na wczesnych fotografiach, utrwalone zostały przede wszystkim bardzo specyficzne sytuacje urbanistyczne oraz motywy i sceny rodzajowe typowe dla danej epoki. Do specjalnych gatunków należą, jak już wspomniano, letniska w kurortach morskich leżących w Szomorskiej metropolii. Oprócz światowego kurortu Sopotu zachowały się na fotografiach i pocztówkach przekazy dotyczące całego szeregu innych, mniejszych, ale jeszcze dziś popularnych ustrowiecki plaży, jak na przykład Stogi, Bielitkowo czy Nowy Port. Oprócz charakterystycznej architektury ustrowiskowej z hotelami, willami oraz składami kąpielowymi i morem, rozwój kultury ustrowiskowej i życie plażowe zostały udokumentowane w wszystkich tych aspektach, aż po XX-wieczną turystykę masową i kulturę eventów. Fenomenowi powstawania dużych kurortów w sążectwie metropolii, takich jak Gdańsk, Królewiec i Ryga, poświęciliśmy całą wystawę, która prezentuje Sopot Kranz, czyli Zielenogradzki, i Riga Strand, czyli Jurmalę, na planszach z tekstem, ilustracjami i wybranymi fotografiami powiększeniami. Wystawa zrealizowana wspólnie z Niemieckim Forum Kulturalnym Europy Wschodniej i z Uniwersytetem Wiadrina omawia rozwój ustrowisk morskich według haseł krajobraz lub topografia i historia ogólna, kształtowanie przestrzeni, goście ustrowiska, kształtowanie czasu wolnego i rozrywka, a także architektura kurortu. Oprócz niemieckojęzycznej wystawy z planszami sporządzono też wersję łotewską i rosyjską, które pokazano w odpowiednich miejscach w obwodzie kaliningradzkim i w Jurmale.
jak dotąd nie mieliśmy niestety sposobności do tego, by zaprezentować ją w Polsce. Na przykład tutaj, w obrębie Gdańska. Gdyby jednak zaistniało zainteresowanie, chętnie stworzylibyśmy jej polską wersję. Zjawiskiem towarzyszącym turystyce nie tylko... Zjawiskiem towarzyszącym turystyce nie tylko tej kąpieliskowej jest rozsyłanie widokówek lub gromadzenie ilustrowanych pamiątek z podróży. Dysponujemy całkiem sporymi zbiorami z pocztówek dotyczących Gdańska i jego okolic, sięgającymi wczesnego okresu widokówki z końca XIX wieku. Sama nasza baza danych online pod hasłem Gdańsk Pocztówka wykazuje ponad 1600 trafień. Wśród nich znajduje się wielka nowość motywów i wszelkie formy projektów graficznych, jakie znamy z tego rodzaju pocztówek. Tutaj ukazane zostało kilka przykładów wczesnych widokówek. Dzięki temu, że oprócz autentycznych fotografii do ich produkcji użyte zostały różne techniki drukarskie z możliwością druku barwnego. Masowe medium widokówki przekazuje wierny obraz miejsc i obiektów na długo przez rozpowszechnienie fotografii kolorowej. Chciałabym teraz zaprezentować dwa mniejsze zbiory barwnych slajdów kolorowanych ręcznie. Wielu z nich również jest już dostępny online. Karl Zinner pokazywał swoje 164 slajdy podczas wykładów o utraconie ojczyźnie. Z 50 slajdów dotyczących Gdańska, Oliwy i Sopotu 22 są kolorowane. Zachowała się tekst do wykładu ze slajdami, dający nam wgląd w sposób wykorzystania i interpretacji zdjęć po roku 1945. Wielkoformatowe slajdy z drugiego zbioru zostały pokolorowane w roku 1938 przez malarkę porcelanę nazwiskiem Plak, pochodzącą z Miśli Meissen. Ta niewielka seria ze znanymi motywami Gdańska i okolic nie została jeszcze dołączona do katalogu online. O ile wymienione wcześniej serie zdjęć bazują na fotografiach czarno-białych, to w wypadku kolejnego niewielkiego zbioru, który chciałabym Państwu przedstawić, chodzi już o autentyczne materiały na filmie kolorowym. Fotograf nazywał się Harro Schumacher i podróżował podczas wojny przypuszczalnie w roku 1944 z Gdańska do Tallina lub odwrotnie. Robi zarówno zdjęcia kolorowe, jak i czarno-białe. Niektóre fotografie z tej podróży ukazują Gdańsk w kolorze przed zniszczeniem miasta. Ostatni mały zbiór, który chciałabym zaprezentować, wiąże się z fotografiką, która poza nazwiskiem Dorothea Hildebrand. Wiemy tylko tyle, że mieszkała w Hamburgu, że już przed, czy też dopiero po wojnie, nie jest to obecnie wiadome. Niewielki zbiór 46 fotografii ukazuje Gdańsk czeszczowo-stość nietypowej perspektywy. Są to w mniejszym stopniu budynki z ważnych ulic, takich jak Długi Targ, Buka czy Piwna, a raczej małe, niepozorne budynki, starówki, które fotografowała Hildebrand.